lecimy przed siebie. Lecimy do garażu. Do garażu. Ale nie do garażu tym razem. Lecimy do stodoły, gdzie super sprzęt jest. Czemu nie było dawno odcinka? No niestety grzebałem przy super sprzęcie, ponieważ mam zamiar jeszcze kurde wyjechać gdzie nie gdzie. O, grzebałem przy tym super sprzęcie. Ojejujeju. Mianowicie, no padło mi troszeczkę sprzęgło, sprzęgło dokładnie. Pompka sprzęgła mi padła przy tranzycie. Dosłownie no przepuszczała, no i jak się trzymało troszeczkę dłużej na sprzęgle, no to sprzęgło zaczęło chytać. No i niestety byłem zmuszony kupić sobie nową, używaną pompkę sprzęgła do transita. Cóż, tutaj jest pod szybie, leży na ziemi. Nie nagrywałem tego, ponieważ no nie jest to zbytnio związane tutaj z speedbike'ami, motorkami. I dużo osób mogłoby nie zajarzyć, o co tu chodzi, co ja tu grzebię, chociaż może być to troszeczkę interesujące. No jakbyście chcieli wiedzieć, oglądać takie moje wypociny, jak grzebię przy samochodzie, co nieco, no mogę ponagrywać. No ale to musicie napisać na dole pod filmem w komentarzu. Co tutaj się stało, oprócz ogólnie pompki sprzęgła, bo zawsze jest tak, że jak się robi jedno, to spir, za przeproszeniem, się drugie. Transit ma to do siebie, że pod szybie ma przykręcone na 10 śrubach. I 5 mi się urwało. Kurde, ale 5 mi się urwało. Już próbowałem je tutaj rozwiercać, nabijać torksy, żeby to odkręcić. Zapierona nie daje rady. Tak śruby są zapieczone, zardzewiałe, zaspawane, że po prostu nie mogę tych 5 śrub odkręcić. Na szczęście 5 jest dobrych, ale doszłem do wniosku, że chyba zrobimy tak, ponieważ od spodu jest nakrętka przyspawana, tak smarknięte na dwóch miejscach. Spróbuję to tam diaksem odpierdzielić, odciąć i nakręcić same nakrętki nowe. Po prostu nakrętki od spodu dać, nie przyspawywać ich, tylko po prostu zrobić tak, żeby się trzymało. No, jeszcze w przyszłości planuję gdzieniegdzie, gdzie mi rdza chyta tu w transitku, żeby to wszystko poprzepiaskować i żeby zakonserwować, by ten transit, no pewnie ukrywam, że kupiłem w dość korzystnej cenie, uboga wersja, no jak mówiłem wam, ale dość korzystnej cenie. No i właśnie sobie myślę, że muszę go zakonserwować, żeby jak najdłużej nim się dało jeździć, ponieważ silnik jest 2.0 TDDI, to jest ta słabsza wersja, 85 koni, ale silnik nie do zajechania, jak się go serwisuje oczywiście odpowiednio, czyli oleje, bo co odpowiedni czas, tam wymiana oleju i filtrów, no i silniczek będzie latał wieki. Dlatego się właśnie zdecydowałem na Transita, chociaż jego zawsze gówno, zawsze jak coś jest dobrego, to na czymś innym muszą spier, za przeproszeniem, robotę. Po prostu zrobili dobry silnik, ale blacha jest kitowa, no i trzeba tutaj właśnie pilnować blachę, bo ruda lubi transita. Ruda szmata. No cóż, no i będę się zajmował tą pompką. Jak będziecie chcieli, to mogę tak wam ponagrywać co nieco, tylko będę musiał tutaj zastosować jakieś światło, żebyście co nieco widzieli. No, ktoś mi tu już jeździ. Rower. Muszę zastosować jakieś tu światło, żebyście widzieli. No, transitka ładnie tutaj wkomponowałem w garaż. Się ładnie zmieścił koło kłada. Wszystko fajnie. Głównie dlatego tutaj zaparkowałem, bo miało być gradobicie. I szkoda było mi blachy. Jak mam jeździć do widzów. O, kurde, wygadałem się. No. Myślę właśnie tak jeździć do widzów. Jak wam obiecałem, no nie będzie tam nie wiadomo ile tych wyjazdów, ponieważ no u mnie jest słabo z czasem zawsze, ale postaram się tam kogoś odwiedzić, tutaj w okolicy przynajmniej. Niedaleko mamy do Motor Boysa, tam 100 coś kilometrów, czyli tak około, powiedzmy, godzina 20 jestem u niego.
No i właśnie myślę, że może z ekipą tam wpadniemy do niego, ale to jeszcze nie ma co do przodu myśleć. Cóż, no. No tyle będzie w dzisiejszym odcinku, tylko takie gadanie, no co ja tu mniej więcej, dlaczego nie było filmików, no robiłem przy tranzycie, troszeczkę się wkurzał, no nie ukrywajmy, no ale mam nadzieję, że teraz założę tą pompkę i to będzie wszystko hulać, bo z pracy miałem, załatwiłem sobie, może się ktoś zna, może się ktoś nie zna, o, będzie ciemno trochę. Załatwiłem sobie trochę nowych części. Trochę nowych części sobie pozałatwiałem, ale niestety nie pasują. Tu mam oryginalną pompkę z Transita. Tu mam pompkę Valeo. Ona jest o wiele lepsza, jak widać, nie ma plastiku. Jest to wszystko tak wyższej jakości, lecz przewód tutaj mocujący do pompki ten stalowy nie pasuje, jest inny, kurde. Teoretycznie to było wyciągnięte z Transita, tylko że przewód był ugnity, no i uciąłem, cyk. No, kolega mi to uciął, cyk. Ale przewód był już uszkodzony, więc nie ma co tam się do niego rzucać. Tu mam moją oryginalną pompkę z Transita, co miałem wcześniej. Jak tu widzicie, całe jest zlane, po prostu mi tutaj przepuszczało mi tutaj płyn do środka, do wewnątrz samochodu. I mam nadzieję, że teraz jak wymienię tę pompkę, że ten transit ożyje i będzie hulać maszyna. Załatwiłem sobie od razu tutaj nowe podszybie. Podszybie nowkę, bo stare miałem złamane w połowie. Tutaj widzicie, i ktoś tu kleił silikonem. Nowe ramiona wycieraczek sobie załatwiłem. Ale to wszystko mam w tranzycie i nowy mechanizm wycieraczek, bo miałem taki troszeczkę wyrobiony. No bo doszedłem do wniosku, że jak i tak to będę ściągał pod szybie, no to zrobię wszystko, nie? Tu widzę, że filtr pyłowy bym mógł od razu sprawdzić, ewentualnie bym wymienił, nie? Ale tu chyba jest nowy filtr. Z tego co widzę. Tak. Chociaż jest trochę syfu. O. Filtr kabinowy nowy. Chociaż on był nowy, widać, że niedawno wymieniany, ale już jest syf. Taki trochę zbrakowany ten filtr. No. Też chyba nie jest zbyt spasowane to wszystko. No. No bo jak od razu, no to według mnie jest tak właśnie, że jak się na przykład rozbiera silnik albo coś, to najlepiej od razu robić wszystko po kolei. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. No mam nadzieję, że mi wybaczycie. Komary tną, jak nie wiem co. No, a ja lecę robić tranzytkę. 3, 2, 1, go!